Górujący w krajobrazie Miłkowa XVIII-wieczny zrujnowany kościół ewangelicki już niedługo może stać się wizytówką nie tylko wsi, ale całej gminy Podgórzyn. Pracujemy nad przygotowaniem dokumentacji, czekamy teraz na opinię konserwatora. Wizja jest stworzenia takiego jakby muzeum gminy plus w jednej części kaplicy, ponieważ w Miłkowie takiego obiektu nie ma. Zezwolenie na budowę kościoła wydał w 1742 roku król Fryderyk II. 13 lat później obiekt był gotowy. Jego wnętrze było bogato zdobione. No to było coś pięknego. Ani cegieł nie było, ani nic. No normalnie był obtynkowany. Były ławy, było, no, obrazy były. Były no normalnie, cały kościół był, calutki kościół. Dobudowana 100 lat później do bryły kościoła wieża już niedługo pełnić ma rolę widokową. Moim zdaniem jest to jak najbardziej potrzebne i wpłynie na ruch turystyczny miejscowości. Generalnie jest z tej wieży bardzo dobry widok na okoliczne miejscowości i całą okolicę naszej miejscowości Karpacza. Jest to kawał historii, jakby na to nie spojrzeć. Wszelkie tego próby będą, ja uważam, za słuszne. Nawet gdyby tutaj się znajdował w tej chwili kościół i regularnie odbywały nabożeństwa, także wieża widokowa mogłaby być udostępniona. Gromadzone są informacje dotyczące historii świątyni. Wiadomo, że jeden z trzech dzwonów nadal używany jest w niemieckiej parafii. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wieża widokowa ma być udostępniona zwiedzającym już w przyszłym roku, a w kolejnych latach nowoczesne muzeum.